Cześć, mamy dzisiaj poniedziałek, 13 grudnia i zaczynamy vlogmas numer 3. Ja właśnie skończyłam nagrywać zakończenie do poprzedniego filmiku, także korzystam z okazji, że mam tutaj aparat, mam też w ogóle rozstawione lampy, ponieważ tak jak mówiłam właśnie w tym zakończeniu, miałam nagrywać podsumowanie listopada, ale okazało się, że nie działa mi mikrofon, no i tak niestety nic z tego nie wyszło. Natomiast pomyślałam, że to jest też dobry moment, żeby przy okazji zrobić wstęp do kolejnego vlogmasu, do odcinka numer 3. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić jeszcze jeden czwarty, tak jak planowałam od początku. Tak jak wspomniałam wcześniej, mamy dzisiaj poniedziałek, 13 grudnia, to są moje urodziny i za chwilkę wybieramy się z Krzysztofem na taką urodzinową kolację. Tak więc na pewno będą jakieś przebitki, będziemy też przechodzić przez rynek, tam jest jarmark bożonarodzeniowy, także mam nadzieję, że będzie tutaj kilka takich ładnych ujęć, które Wam się spodobają. A jeżeli chodzi o książkę, którą będę czytać w tym vlogmasie, w tym odcinku, to jest to książka Miłość na święta, Christine Loren. Książka, którą dostałam na Mikołajki, jak pewnie mogliście zauważyć, jeżeli oglądaliście poprzedni vlogmas. I tak sobie myślę, że może jak przeczytam tę książkę, to zrobię sobie taką chwilową przerwę od książek świątecznych i przeczytam coś nieświątecznego, coś innego. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie po tej książce. Być może nam się tak bardzo spodoba i tak bardzo nastroi mnie właśnie na kolejne książki, że wcale z nich na razie nie zrezygnuję. No ale mam jeszcze kilka innych książek, które w grudniu chciałabym przeczytać, także zobaczymy. Na pewno tę będę teraz czytać, także będę Wam dawać znać, jak mi się podoba. Mam nadzieję, że spodoba mi się bardzo, bo poprzednia książka tych autorek całkiem mi się podobała i po prostu liczę też tutaj na dobrą zabawę i na taką przyjemną, lekką historię. Także to tyle na ten moment i do zobaczenia w kolejnych update'ach i w kolejnych przebitkach do tego vlogmasu. Cześć! Dzień dobry. Tutaj pod choinką leżą moje prezenty urodzinowe, także zaraz będziemy sobie je rozpakowywać. W większości wiem, co jest, poza tym prezentem o tam, który dostałam od mojej przyjaciółki i nie mam pojęcia, co to jest, ale mówiłam jej, ponieważ wysłała mi to pocztą, bo mieszkamy w innych miastach i mówiłam, że poczekam do urodzin i dopiero urodziny otworzę. Także zacznę od tych, które już wiem, co tam jest, bo dostałam je wcześniej, także już Wam pokazuję. Mam tutaj takie wełniane skarpety. Bardzo się z nich cieszę, bo ja miałam podobne, właśnie też takie wełniane i niestety musiałam je wyrzucić, bo już zrobiły się w nich dziury, a po prostu je uwielbiałam i byłam zrozpaczona, że muszę je wyrzucić. No a tu mam zamiennik, także ekstra. Bardzo się przydadzą na pewno. I druga rzecz, też od mojej przyjaciółki, to jest prezent tak swoją drogą. To jest taka bluza, troszkę zimowa, troszkę świąteczna, z kotkiem w szaliku na łyżwach, który wygląda trochę jak szalik Gryffindoru. Nie jest to szalik Gryffindoru, ale trochę tak wygląda, także będę udawać, że jest. Także bluza już dzisiaj była używana, już w niej chodziłam, także ją tam wsadziłam tylko tak dla pozoru. Dostałam też kartę podarunkową do Homely, więc na pewno jeszcze dokupię jakieś świąteczne dekoracje, ale może też coś po prostu do domu, nie tylko na święta, także super, to na pewno się przyda. Bardzo praktyczny prezent, bardzo fajny. No i dobra, i zabieramy się za otwieranie tego prezentu. Bardzo jestem ciekawa, co tam jest. Wydaje mi się, że to na górze, to wiem, co to jest, ale zaraz zobaczymy, czy to się potwierdzi. Chwila, muszę iść po jakieś nożyczki. Nożyczki są, więc otwieramy. Sprawdzimy. Wydaje mi się, że tutaj na górze są te takie cukiereczki Celebrations, także sprawdzimy, czy miałam rację, bo one mają taki kształt z tego, co kojarzę. Boję się może tak rozcinać, bo nie wiem, co tam jest, żeby niczego nie uszkodzić, więc może odpakuję to i za chwilkę wrócę. Okej, jeśli chodzi o rzeczy na górze, miałam rację, to są właśnie te cukierki. Ja je uwielbiam, a szczególnie Milky Way, Boże, jakie kocham Milky Way. Także na pewno zostaną skonsumowane, bardzo dziękuję. Dalej mam kartkę, która jest najważniejszą częścią prezentu od Agnieszki, bo ona zawsze wybiera piękne kartki, także zaraz ją zobaczę, ale po prostu padłam, jak zobaczyłam. To jest chyba jakaś gra planszowa, jeszcze nie wiem, bo nie wyciągałam, ale czy wy to widzicie? To jest gra planszowa o stewardesie. Zobaczmy, jak się w to gra. Zapraszamy na pokład samolotu. Wyobraź sobie, że musisz rozmieścić pasażerów w samolocie. Zdobędziesz punkty, jeśli uda ci się spełnić oczekiwania pasażerów. Zakochani chcą siedzieć obok siebie. Dzieci wymagają opieki dorosłych. Biznesmeni, turyści i ekolodzy chcą siedzieć w swoim gronie. W razie potrzeby możesz wyprosić pasażera z samolotu. Za to jednak dostaniesz punkty ujemne. No ciekawe, bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę prezent bardzo pasujący do mnie. A że brakuje mi ostatnio bardzo latania. Nie ostatnio, odkąd odeszłam, to mi brakuje latania, bo to była fajna praca. To na pewno sprawi mi ta gra przyjemność. I Agnieszka, bo pewnie to oglądasz, musisz przyjechać. Musicie przyjechać z Tomkiem i musimy zagrać razem w tę grę. Także już teraz nie ma wymówek. Zapraszamy, dajcie tylko znać kiedy. Dla mnie najlepiej w czasie ferii, bo wtedy mam wolne, więc zapraszam. A tutaj mam jeszcze prezent, który jest ode mnie dla mnie. Zamówiłam sobie takie produkty, znaczy głównie tutaj są maski w płachcie, ale zamówiłam też taki zestaw takich próbek do pielęgnacji z jakiejś chyba koreańskiej firmy, którą widziałam u Alice Vlog Channel na Vlogmasie, którą mi polecaliście, więc od niej to wzięłam. Także zamówiłam sobie na próbę i zobaczymy. Zaraz otworzę i dzisiaj myślę, że wieczorem sobie już spróbuję, jak to działa. Bardzo jestem ciekawa, bo ja lubię takie rzeczy właśnie jak maski w płachcie i tak dalej. Ja nie dbam jakoś bardzo o swoją skórę, to znaczy nie robię jakiejś, wiecie, nie wiadomo jakiej pielęgnacji, ale lubię takie rzeczy i lubię kupować jakieś takie nowe i testować nowe produkty do twarzy właśnie. Właśnie bardziej takie rzeczy do pielęgnacji niż kolorówka, bo ja na przykład nie umiem za bardzo się malować i mój makijaż jest bardzo podstawowy, ale tego typu rzeczy bardzo lubię, także zaraz sobie otworzę i zobaczę, jak to wygląda.
Mamy tutaj dużo chrupeczków, które przydadzą mi się do pracy. Także ich nie wyrzucam, na pewno sobie je zatrzymam. To jest jakaś chyba próbka, wydaje mi się. A, to nawet sobie chyba zaznaczyłam, że właśnie to chcę. Także zaraz sobie zobaczymy wszystko, ale coś tutaj, małe to pudełko, jak na to, ile ja tych masek zamówiłam, bo wydaje mi się, że ja tych masek w płachcie to zamówiłam naprawdę sporo. To jest właśnie ta próbka, ten trial kit, on się nawet tak nazywa. Mamy tutaj jakiś żel do mycia twarzy, mamy tonik, mamy serum, nigdy nie używałam serum do twarzy, także to będzie mój pierwszy raz. I mamy jakiś balsam jeszcze, czy jakiś krem do twarzy, coś w tym stylu. Także no, jestem ciekawa i myślę, że sobie dzisiaj zrobię już taką pielęgnację urodzinowo, przy okazji zadbam o siebie, także fajnie, wypróbuję sobie. A jeśli chodzi o główny powód tego zamówienia, to po prostu zamawiałam sobie maski w płachcie. W ogóle były jakieś promocje, także naprawdę wyszło mi za to dużo taniej niż wyszłoby normalnie. Ja też myślę, że dorzucę po prostu mojej siostrze ze dwie takie maski do prezentu na święta, żeby też miała. Dobra, wyciągnęłam wszystko, możemy patrzeć, co tutaj jest. Niektóre właśnie zamawiałam podwójnie z myślą o tym, żeby komuś tam, głównie mojej siostrze, dorzucić do prezentu. Także mamy tutaj takie maski. W ogóle bardzo ładne mają opakowania, zobaczcie, jakie śliczne. Piękne. Ta jest jakaś wygładzająca. Ta poprzednia jest... No widzę, że przeczytam sobie po koreańsku na pewno. O, ale mamy po polsku tutaj. Maska kojąco-chłodząca. Zobaczcie, to opakowanie też jest przepiękne po prostu. No, cudne są te opakowania. Tutaj mamy maskę przeciwzmarszczkową. Te chyba nawet wzięłam 3, bo tak bardzo mi się to opakowanie podobało. Zobaczcie, no ten piesek i w ogóle cudo. To też jest chyba jakaś próbka, którą mi dorzucili. Nie przypominam sobie, żebym to zamawiała. Tutaj jest chyba jakaś taka po prostu odżywcza. No, w sumie to nie będę Wam tak pokazywać wszystkich, tylko pokażę Wam te opakowania, bo są cudowne po prostu. Bardzo mi się podobają. No i właśnie ta Alicja z tego kanału Alice Vlog Channel, który mi poleciliście, polecała tą firmę, bo to jest Skin79 chyba, czy coś takiego. No i stwierdziłam, że sprawdzę, a ponieważ pokończyły mi się wszystkie maski w płachcie, a one były naprawdę tanie, bo te maski, jedna taka maska kosztowała chyba 5 zł, więc no w ogóle chyba zapłaciłam jeszcze mniej nawet niż 5 za jedną ostatecznie, bo jak naliczyłam do koszyka te wszystkie maski, to ta cena się w ogóle zredukowała, także naprawdę wyszło to bardzo fajnie cenowo i fajnie, bo zawsze to też jest jakiś dodatek właśnie dla kogoś do prezentu. Na pewno się przyda, także zrobiłam sobie też taki prezencik urodzinowy. Cześć, dzień dobry, w niedzielę 19 grudnia, także mamy już tydzień później po nagrywaniu, po początku tego vlogmasu. Ja znowu próbowałam nagrać podsumowanie listopada, co prawda je nagrałam, ale saga mikrofonowa po prostu dalej trwa. Kupiliśmy baterie nowe, zmieniliśmy baterie, sprawdziliśmy, mikrofon działał, tak wiecie, na dotyk, ale jak siadam do nagrywania, to jednak znowu przestał działać i chyba po prostu coś się stało z kablem, to znaczy wiecie, tak na pierwszy rzut oka, znaczy na pierwszy rzut oka w ogóle, na zewnątrz nie widać, żeby było jakieś uszkodzenie, nic tam nie jest przetarte, ten kabel jest w całości, jakby nic tam się nie dzieje, ale jednak coś gdzieś musi nie stykać i niestety to jest kwestia mikrofonu, więc nagrałam to podsumowanie, ale bez mikrofonu, na dyktafonie z telefonu nagrywałam dodatkowy dźwięk w razie czego, żeby go później podłożyć, także nie mam pojęcia jak to wyjdzie, ale już po prostu nie mam siły, zamówię nowy mikrofon, natomiast są teraz, wiecie, jest ten okres świąteczny, więc ja nie wiem kiedy on przyjdzie. Nie wiem jak to będzie, a no już po prostu nie nagrałabym tego podsumowania listopada, a jednak bardzo chciałam je nagrać, więc nie wiem, mam nadzieję, że jeżeli będzie słaby dźwięk w tym filmie, to jednak mi to wybaczycie jednorazowo.
No i trudno, no tak bywa i już po prostu nawet nie chcę o tym myśleć, bo już byłam przez chwilę taka naprawdę, że chciałam rzucić cały ten kanał, zamknąć kanał i już stwierdziłam, że nie, ja już nie chcę tego robić, bo za dużo nerwów. No ale zobaczymy, zaraz będę to montować, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale przyszłam tutaj jeszcze na chwilkę, bo byłam dzisiaj w galerii ostatni raz, na ostatnich takich przedświątecznych zakupach. Musiałam dokupić ostatnie prezenty, już na szczęście wszystkie są, oprócz tych, które mają jeszcze przyjść do paczkomatu. Także wszystko już jest kupione, wszystko już jest, jeżeli chodzi o prezenty, zamknięte. Ale miałam też tą kartę podarunkową z Homely, więc weszłam sobie do Homely i kupiłam kilka rzeczy. Tak jak Wam ostatnio mówiłam, że nie mam już w ogóle żadnych rzeczy świątecznych, że nic mi się nie podoba. Tak, nie wiem, były chyba jakieś dostawy, albo być może dopiero przed świętami, tak tuż przed świętami zaczął się taki prawdziwy szał. Ale tym razem naprawdę podobało mi się bardzo dużo rzeczy i coś tam kupiłam, także chciałam Wam właśnie pokazać taki mały haul zakupowy z Homely, ale nie tylko. Kupiliśmy sobie metalowe słomki. Ja zawsze chciałam mieć metalowe słomki i... O! Chciałam właśnie wyjąć, ale coś mi się tutaj nie udało. I te są naprawdę bardzo ładne, ale też druga sprawa jest taka, że... Zaraz je wyjmiemy i zobaczymy, jak to wygląda. Patrzcie w ogóle, jakie te kolory są piękne, naprawdę rewelacja. Są trzy takie proste, ale są też trzy takie zakrzywione, ale to, o co mi chodziło, to jest ten czyścik, ponieważ ten czyścik też chyba nam będzie pasował do czyszczenia takiej tej rurki od karawki z ekspresu do kawy. Także super, bo zawsze się męczyliśmy z tym, jak to porządnie umyć i myślę, że właśnie to się nada idealnie, także od razu się do tego wykorzysta, a te słomki są naprawdę przepiękne. Ostatnio Wam mówiłam o tych tekstyliach właśnie, że nie mogłam żadnych ładnych znaleźć, a tu proszę bardzo, teraz się takie znalazły z takim ładnym, delikatnym wzorem świątecznym, troszkę zimowym. I druga taka ściereczka, już taka zwykła czerwona, ja taką akurat mam, także się troszkę powtórzy, ale to nic. Chodziło mi głównie o tę, także zaraz wstawiam do pralki. Kupiłam też bieżnik na stół, taką ładną kratę, taką zimową właśnie. On też jest taki dosyć świąteczny, natomiast myślę, że całą zimę spokojnie może sobie być, bo ta krata jest taka, wiecie, w miarę uniwersalna, także no ekstra, bardzo mi się podoba. Też taki fajny materiał, taki, wiecie, porządny, bo ja mam dwa takie bieżniki na stół, ale one były kupione w Action za jakieś grosze i to są, wiecie, takie naprawdę badziewne, a to wydaje mi się, że takie dosyć porządne. Także też zaraz leci do pralki i też jutro sobie to uprasuję i jutro wszystko zrobię na stole tak, jak powinno być. I ostatnia rzecz, to w promocji były takie światełka za 10 zł przecenione z 20. Te światełka mają chyba 4 metry długości i wiecie, mają biały sznurek. O to mi chodziło, ponieważ ja chciałam do zdjęć takie światełka wykorzystać, także też na pewno mi się gdzieś tam do tych zimowych jeszcze zdjęć przydadzą. I myślę, że to są takie światełka, które po prostu, wiecie, one są na baterie, które po prostu będą cały rok gdzieś tam w domu, nie będę ich wynosić do piwnicy, jak będziemy rozbierać choinkę, tylko będą wykorzystywane przez cały rok. Także dorzuciliśmy właśnie jeszcze te światełka. I jeszcze nam jakieś groszowe sprawy na tej karcie zostały, także kiedyś jeszcze będę coś do domu kupować, to po prostu będę miała taką mini zniżkę. No i tyle. Także chciałam Wam tylko pokazać i do to wstawić do pralki, żeby było na jutro gotowe. I idę montować film. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Jeżeli wyszło, to już na pewno ten film widzieliście, ponieważ ukazałby się na kanale wcześniej niż ten vlog, no ale czy wyszło, to zaraz będziemy oglądać i sprawdzać. Także na razie to tyle i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć! Właśnie mi się skończyła myć zmywarka, a umyłam ją tym sposobem, który widziałam u architektki porządku na Instagramie i znalazłam ten profil dzięki Alice Vlog Channel, czyli dzięki temu profilowi, dzięki tym vlogmasom, które Wy mi poleciliście. Także bardzo dziękuję. Jak widzicie, ja korzystam z takich rzeczy. No i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Myłam wszystkie filtry i tak dalej, ale co mnie najbardziej ciekawi, to to. Bo... Był taki pro tip, żeby dodać do mycia cytrynę, żeby wszystko było ładnie nabłyszczone i żeby był ładny zapach, także cytrynę można wyrzucić tam do kosza. No i czy to się ładnie umyło, słuchajcie. Wygląda na całkiem czyste, także chyba jest ok. Kryzys mikrofonowy nareszcie zażegnany, jednak przyszedł nowy mikrofon przed świętami, także będę mogła nagrywać. Jest to dokładnie ten sam mikrofon, który miałam, on kosztuje niecałe 50 zł, a jest naprawdę wystarczający jak na moje potrzeby. Zresztą sami chyba możecie stwierdzić, że dźwięk jest całkiem ok, zwykle w moich filmach, więc jeżeli się zastanawiacie, to naprawdę polecam, bo jest tani, a daje radę. No i ten poprzedni służył mi jakieś 5 lat, więc naprawdę długo.
Cześć, witajcie po świętach. To chyba najgorszy vlogmas ever i najdłużej przeciągnięty po prostu jak tylko mógłby być, bo nagrywam go od 2 tygodni, dokładnie od 13 grudnia. Ale wynika to z kilku rzeczy. Po pierwsze, wiadomo, ten okres przedświąteczny to jest jednak dużo pracy, dużo rzeczy trzeba zrobić. Ja też pracowałam do samego końca, to znaczy do czwartku do 20, dzień przed Wigilią miałam ciągle zajęcia, także dopiero od piątku mam wolne. No ale w piątek też wiadomo, trzeba było iść do rodziców, pomóc im przygotować całą Wigilię, coś zrobić też od siebie, także no naprawdę tego czasu nie było za dużo. I też w związku z tym nie czytałam książki, o której chciałam Wam opowiedzieć w tym vlogmasie, czyli Miłość na święta, ale teraz, kiedy w końcu ją skończyłam, to przychodzę z ostatecznym zakończeniem tego vloga, zakończeniem w ogóle vlogmasów w tym roku. Niestety, bardzo szybko to minęło, ja też bardzo ubolewam, że już vlogmasy u moich ulubionych twórców się skończyły, że już nie będę mogła co rano sobie na przykład, wiecie, odpalać do kawy właśnie jakiegoś takiego miłego, przedświątecznego filmu. No ale trudno, takie życie, czekam do następnego roku. Na moim kanale w najbliższym czasie oczywiście szykuje się dużo tych filmów takich podsumowujących, to znaczy Planety Tajemnicze na cały przyszły rok, najlepsze książki tego roku, najgorsze książki tego roku, wszystkie książki, które przeczytałam, być może też 5 Star Predictions. No wiecie, te wszystkie takie filmy, które gdzieś tam wypada nagrać na koniec roku i na początku kolejnego roku, także one na pewno będą się pojawiać i myślę, że sporo tych filmów dostaniecie na przestrzeni najbliższych 2 tygodni. Wydaje mi się, że one będą pojawiać się na pewno częściej niż raz w tygodniu. Myślę, że 2 razy w tygodniu to będzie takie minimum. Tak więc to tyle słowem wstępu, a teraz przejdźmy już nareszcie do książki Miłość na święta Christine Loren. To jest właśnie ta książka świąteczna, której szukałam. To znaczy ona dalej nie jest idealna i dalej to nie jest, wiecie, jakieś 5 gwiazdek na 5, ale to jest naprawdę bardzo fajna i bardzo świąteczna historia. Oczywiście turbo słodka, ale jednak jest to podane w bardzo przystępnej formie, to znaczy nie takiej, że ja gdzieś tam zgrzytałam zębami, te dialogi są naprawdę fajne. Ten duet autorski potrafi pisać. I mimo tego, że są to książki romanse, takie książki, wiecie, powiedzmy, ktoś mógłby powiedzieć mało ambitne, to jednak naprawdę dobrze się je czyta, one są naprawdę sprawnie napisane i no uważam, że to jest naprawdę fajna książka na ten przedświąteczny czas. Tutaj mamy taki motyw pętli czasu, to znaczy nasza główna bohaterka Mae jedzie do swojej rodziny jak co roku na święta, do takiej chatki gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotyka się z całą swoją rodziną i z przyjaciółmi swoich rodziców oraz z ich dziećmi. I to jest ważne, że to oni nie są spokrewnieni. No i tam co roku spędzają święta właśnie wspólnie. I ten czas świąteczny to jest taki naprawdę wymarzony moment w jej życiu. To znaczy, oni tam, wiecie, robią mnóstwo takich świątecznych rzeczy. To znaczy, poza oczywiście, nie wiem, gotowaniem, ubieraniem choinki, to mają mnóstwo różnych rodzinnych atrakcji, takich bardzo integrujących. Na przykład jakieś tam budowanie rzeźb z lodu, taki scavenger hunt trochę gdzieś tam w mieście, wiecie, polowanie na jakieś świąteczne zdjęcia, świąteczne rzeczy. Także naprawdę, no, taki mega świąteczny czas. Nie wiem, które rodziny tak robią, nie wiem, kto ma na to czas przed świętami, natomiast rzeczywiście to jest taki sielankowy, wymarzony sposób na spędzenie tego czasu. No i właśnie Mae uwielbia przyjeżdżać do tej chatki na te święta, to jest po prostu jej najlepszy moment w życiu. Natomiast na koniec świąt, ostatniego dnia, okazuje się, że właściciele chatki planują ją sprzedać, ponieważ już finansowo po prostu nie dają rady, za dużo ich to kosztuje. No i nie opłaca im się to po prostu, dlatego chcą tą chatkę sprzedać i to mogą być ostatnie święta Mae właśnie w tym jej wymarzonym miejscu, w którym święta spędza od dzieciństwa, niemalże od urodzenia. No i ona, wracając na lotnisko w samochodzie już po świętach, wypowiada takie życzenie do wszechświata, że chciałaby, żeby wszechświat pokazał jej, co sprawi, że będzie szczęśliwa. No i właśnie tutaj zaczyna się cała akcja tej książki, ponieważ Mae wpada w taką pętlę czasu, to znaczy mamy tutaj motyw Dnia Świstaka, ona przeżywa te święta ciągle od nowa, aż znajdzie coś, co sprawi, że będzie naprawdę szczęśliwa. I za każdym razem, kiedy, wiecie, cofa się w czasie, no to próbuje innych rzeczy, próbuje jakichś innych możliwości, stara się żyć po prostu chwilą i robić to, na co ma ochotę, no i próbuje znaleźć drogę wyjścia właśnie z tej pętli czasu. Oczywiście jest to historia romantyczna, więc tutaj najważniejszy wątek to jest ten wątek romantyczny, który był ok, szczególnie w pierwszej połowie książki, kiedy ten romans jeszcze nie rozkwitł tak naprawdę, kiedy ona dopiero powiedziała za którymś razem w tej pętli czasu tej swojej miłości, że jest w nim zakochana od dawna i że no, żywi do niego po prostu jakieś uczucia. Natomiast później, kiedy ten romans zaczął się rozwijać, według mnie było to trochę za szybko, to znaczy ok, oni znają się od dziecka, wiedzą o sobie wszystko i tak dalej, ale jakoś tak za szybko pewne decyzje zostały tutaj podjęte i to nie do końca mi się podobało, gdzieś tam tutaj troszeczkę mogłabym się przyczepić. Natomiast ogólnie cała książka jest naprawdę niesamowicie urocza, niesamowicie zabawna, jest dokładnie tym, czego szukałam na święta, jest dobrze napisana, te dialogi są takie fajne, zabawne, naprawdę, jest tutaj sporo humoru, jest też ten motyw właśnie pętli czasu, także taki motyw magiczny, którego zwykle w takich książkach nie ma, jest bardzo, bardzo dużo świątecznego klimatu, no i wątek romantyczny, także czego chcieć więcej? Myślę, że jest to naprawdę idealna książka na ten przedświąteczny czas, także albo teraz Wam ją polecam właśnie na ten tydzień tuż po świętach, albo na przyszły rok koniecznie zapiszcie sobie ten tytuł w pamięci, bo naprawdę można się przy tej książce wyśmienicie bawić. Także ja polecam, dla mnie to są znowu 3,5 gwiazdki na 5 mniej więcej, czyli podobnie jak poprzednia książka, o której Wam mówiłam, czyli Jak zawsze w grudniu. Tamta książka była dużo bardziej taka smutna i dużo bardziej taka, wiecie, stonowana, jeżeli chodzi o tą cukierkowość. No tutaj jednak wszystko kończy się dobrze i wszystko jest takie super słodkie, ale nadal jest to bardzo przyjemne, nie za słodkie, nie, wiecie, nie jest takie jak w pierwszej książce, o której mówiłam, czyli
romans pod choinkę, chyba ta książka tak się nazywała. No tamta była tragiczna, ale na szczęście dwie kolejne okazały się całkiem przyjemne. Także ostatecznie mamy 2-1, więc nie jest źle, a w zasadzie jest dobrze, powiedziałabym. Dajcie koniecznie znać, czy mieliście okazję czytać tę książkę, albo inną książkę tego duetu, czyli Podróż nieślubna. Ja tamtą książkę też czytałam i ona również bardzo mi się podobała, także to są takie naprawdę bardzo przyjemne książki na odstresowanie, na oderwanie się od rzeczywistości, więc zdecydowanie mogę Wam polecić. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ten vlogmas, to by było na tyle. W zeszłym roku, w ostatnim vlogmasie życzyłam Wam, wiecie, wszystkiego najlepszego na święta i tak dalej, i tak dalej. Ale ponieważ święta już za nami, to chciałabym Wam życzyć wszystkiego dobrego na nowy rok, żeby był jeszcze lepszy niż 2021, żebyśmy wyszli z pandemii, żebyśmy mogli wrócić do normalnego życia, żebyśmy znaleźli swoją drogę, coś, co daje nam szczęście. No i żebyśmy po prostu byli zdrowi i szczęśliwi, bo myślę, że to jest zdecydowanie najważniejsze, a reszta jakoś się ułoży, wiecie, pieniądze zawsze można zarobić, pracę zawsze można zmienić, natomiast zdrowie i szczęście to są takie rzeczy nie zawsze zależne od nas, więc tego przede wszystkim Wam życzę. No i oczywiście samych wspaniałych książek. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście moje vlogmasy, że byliście ze mną w grudniu. Postaram się również coś podobnego przygotować w przyszłym roku, ale do tego jeszcze długa, długa droga, także dziękuję Wam jeszcze raz za to, że spędziliście wspólnie ze mną ten czas i widzimy się w kolejnych filmach już takich normalnych, podsumowujących. Także do zobaczenia niebawem. Cześć!